przygotowni. Szczęść Boże, kłaniamy się. To jest konferencja prasowa, ale zmierzająca do pogłębienia tematu. A zatem konferencja prasowa i konferencja, nazwijmy to szumnie, analityczna. Tematem naszej analizy będzie pewien dokument, który, jak sądzę, już przechodzi do historii. Pytanie tylko, jak szerokie kręgi ta historia zatoczy. Wiecie Państwo, bo sprawa nie jest tajemnicą już od pewnego czasu, że jak to się mówi w języku dziennikarzy śledczych, dotarliśmy do korespondencji, wewnętrznej korespondencji struktur Prawa i Sprawiedliwości. Tekst, którego adresatem jest nie tak dawno jeszcze druga osoba w państwie, pan marszałek Kuchciński. A sygnatariuszem, jak wynika z tekstu i kontekstu, autorem jest pan Tomasz Zaleszczyk, który swoje autorstwo notabene potwierdził. Potwierdził w dniach po ujawnieniu tego dokumentu. To bardzo ważna kwestia, dlatego że gdyby nie pogróżki czy przestrogi przez pana Zaleszczyka upublicznione, pośrednio i bezpośrednio potwierdzające jego autorstwo tego tekstu, no to moglibyśmy się zawsze zastanawiać, czy nie mamy do czynienia z jakąś podróbą, jakimś fake newsem, jakąś prowokacją. Moglibyśmy się nad tym zastanawiać, ale już się nie zastanawiamy, bo od samego delikwenta wiemy, że to autentyk. My jednak na tej dzisiejszej konferencji z ostrożności procesowej poprzestaniemy na zadawaniu pytań. Pytań, które są istotne nie tylko dla polityki tu w Przemyślu, dla polityki w naszym regionie podkarpackim, ale to są pytania w ogóle o politykę polską. Kilka dni temu, w piątek ubiegłego tygodnia, wespół z kolegami posłami koła Konfederacja w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zaprosiliśmy waszych, szanowni państwo, szanowne panie, panowie, koledzy redaktorzy, waszych kolegów, zaprosiliśmy na konferencję prasową, żeby postawić pierwsze z tych pytań, które nam się nasunęły. No i kluczowe pytanie jest takie, czy to jest modus operandi, które Prawo i Sprawiedliwość wraz ze swoimi politycznymi, partyjnymi przystawkami chciałoby, a może już stosuje na arenie ogólnopolskiej. Sprawa Przemyska, którą nie wahamy się nazywać aferą podkarpacką 2.0. Przede wszystkim ze względu na osobę pana marszałka Kuchcińskiego, który okazuje się skupiać, no, także i uwagę opinii publicznej w sposób nie tyle nieszczęśliwy dla niego jako dla polityka, ale po prostu szkodliwy, niedopuszczalny dla polskiej polityki, polskiego życia publicznego, jeśli to polskie życie publiczne ma być właśnie życiem, a nie wegetacją. Jeśli ma to być polskie życie publiczne, polityczne, a nie bagno. Pan marszałek Kuchciński wymieniony w tym dokumencie jako adresat i uwaga, wymieniony również jako, tak rozumiemy, z lektury pierwszych zdań tego tekstu, jako zleceniodawca tej analizy, strategii, bo sam dokument łączy kilka różnych, że tak powiem,
gatunków literacko-biurokratycznych. Ale może właśnie przejdźmy do samego tekstu. Głos oddam panu profesorowi Andrzejowi Zapałowskiemu, który tutaj na Miejscu jest uczestnikiem życia politycznego już w kilku poprzednich epokach czasów jeszcze PRL-u, kiedy to sprzeciwiał się reżimowi komunistycznemu, i czasów post-PRL-u, kiedy to występował szereg razy ze swoim szlachetnym głosem, odrębnym głosem sprzeciwu wobec bieżącej praktyki dyktowanej przez monopole polityczne, zmieniające się monopole. Podkreślam to dlatego, że bardzo chciałbym, żebyście Państwo rozumieli, że my się tutaj upominamy o pryncypia, a nie szukamy okazji do doraźnej wojenki i personalnej zaczepki. My po prostu chcielibyśmy żyć i politykować w Polsce, w której decydują kwestie merytoryczne, przygotowanie kandydatów na przykład do pełnienia urzędów i do realizowania zadań, a nie lojalność partyjnych żołnierzy. Tutaj już używam języka, który w tym piśmie się pojawia. Bardzo proszę, panie profesorze. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, przed prawie 2 laty po objęciu mandatu, kiedy to obecny prezydent Wojciech Bakun wygrał w drugiej turze z przewagą 75% do 25% dla kandydata PiS-u, kiedy wyciągnęliśmy rękę do wszystkich radnych, mówiąc, abyśmy wszyscy pracowali wspólnie dla miasta, bo tak naprawdę w mieście o cóż tu chodzi? O ulice, o skwery, o pracę, o czystość, o gospodarkę komunalną. Gdzież tutaj jest jakakolwiek polityka? Kwestie jakieś ideowe, ideologiczne to są naprawdę kwestie bardzo no, mierne, bardzo takie 1-3%, może się gdzieś zdarzy jakaś ideowa, można powiedzieć, uchwała. Cóż się okazało? Że zamiast tego staliśmy się świadkiem totalnej destabilizacji, fermentu, awanturnictwa. Poszczególne sesje właśnie charakteryzowały się kłótniami. Mieszkańcy na terenie Przemyśla mówili, co wy tam robicie, dlaczego się nie zajmujecie naszymi sprawami, dlaczego się kłócicie. No trudno było wytłumaczyć to ludziom, dlaczego tak się dzieje. Ale od momentu wypłynięcia tego dokumentu okazało się, że to była z góry przyjęta strategia. Proszę Państwa, jestem w szoku, kiedy byłem w szoku, dalej jestem, kiedy przeczytałem ten dokument napisany przez znanego mi osobę, zresztą wszystkie te osoby są mi bardzo dobrze znane, gdzie tak naprawdę był to plan przeprowadzenia swoistego zamachu stanu siłowego, jak tam nakreślono, przejęcia władzy w Przemyślu. Proszę Państwa, ktoś się zapyta, no napisał to jakiś tam prywatna osoba. Tomasz Zaleszczyk był prezesem jednej ze spółek miejskich. I to był prezesem w czasach, kiedy jego stryj był przewodniczącym Rady Miasta z PiS-u. Tomasz Zaleszczyk był przewodniczącym w Przemyślu Komitetu Wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Jest członkiem zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, czy to jest osoba prywatna, czy też poważny, lokalny polityk? W naszej transmisji mam nadzieję, że używamy w tej chwili slajdu numer 1, który prezentuje właśnie pod stronę pana Tomasza Zaleszczyka na stronach jego macierzystej formacji Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, cóż zawierał ten plan? Po pierwsze, możliwość siłowego przejęcia władzy
gdzie wprost te słowa padły w tekście. Czy dążymy do odwołania Bakuna siłowo, pyta autor tekstu. To jest pytanie retoryczne, zważywszy rozwinięcie tej myśli na kolejnych stronach. Jakie mamy środki do wyboru? Referendum, komisarz, a po drodze Regionalna Izba Obrachunkowa. Proszę zwrócić uwagę na instrumentalne wykorzystywanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w strategii działaczy PiS-u do obalania legalnie wybranego prezydenta miasta. Proszę Państwa, ponieważ, jak podkreśla autor, w referendum prezydenta Bakuna odwołać się nie da. Proszę Państwa, kolejna rzecz to stworzenie partyjniackiego frontu propagandowego mającego na celu zdyskredytować prezydenta Bakuna i Konfederację. Proszę Państwa, cóż to oznacza? Dajmy, koledzy, bardzo proszę, przegląd tych slajdów, dobrze? Po kolei, na slajdzie numer 3 mamy wytłuszczony ten cytat. Czy dążymy do odwołania Bakuna siłowo? A czytacie Państwo, zdyskredytować Bakuna i Konfederację. Jeszcze raz podkreślam, Konfederację, która tu została wyróżniona, to traktujemy jako komplement. W tym dokumencie nam poświęcono tyle uwagi, a zaznaczam, że zarówno pan marszałek Kuchciński, jak i pan prezydent Bakun nie są związani z Konfederacją w żaden sposób. I w tym kontekście, szanowni państwo, można jeszcze nawiązać do ostatnich przecieków medialnych, i służby specjalne były i są wykorzystywane do działań przeciwko Konfederacji, do śledzenia, inwigilacji Konfederacji. Także, proszę państwa, to pokazuje na całościowe, ogólnopolskie działanie w tym zakresie. I do tego, proszę Państwa, jak autor pisze, należy zorganizować cykl szkoleń z obsługi Facebooka. Trzeba pokazać paniom i panom, gdzie wchodzić i nakazać pisać dobrze opis, a zdyskredytować Bakuna i Konfederację. Wcześniej pokazując, jak to się robi, do skutku, nawet wzywając na indywidualne szkolenia do biura działaczy PiS-u. Proszę Państwa, czyli tu nie ma mowy o recenzowaniu działań, tak jak powinni radni recenzować działania prezydenta, jakiejś grupy, nie ma mowy o współpracy. Od razu jest mowa o zniszczeniu. Ten plan, zaznaczam, powstał prawie rok temu. Zauważmy, szanowni państwo, wszystko, o czym do tej pory była mowa, mogłoby się jeszcze mieścić w zwyczajnej praktyce szkoleń, wzmacniania struktur partii. Gdyby nie to, że po tym ustępie, w którym mowa o treningu z obsługi Facebooka, to z naszej perspektywy, z perspektywy Konfederacji akurat jest dość zabawny szczegół, bo oczywiście jest to trafne rozpoznanie tych słabości Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość gubi się w świecie nowych technologii i nie sięga swoich wyborców, jak widzimy, liderzy są tego świadomi, nie sięga swoich wyborców w sposób na tyle efektywny, żeby to było porównywalne z działalnością Konfederacji. No ale ponieważ właśnie nie można uczciwie konkurować, no to pojawia się pomysł dyskredytacji, zniszczenia. I zwrócę uwagę na dwa ustępy, to będą następne slajdy. Slajd numer 5. Szanowni Państwo, cytat z tego pisma. Prowadzenie polityki w oparciu o katolicką naukę społeczną Kościoła w tym przypadku nie zadziała. Tak diagnozuje sytuację pan Zaleszczyk na użytek pana Kuchcińskiego. I następny
akapit na slajdzie numer 7, może tam przeskoczmy, praca za pieniądze. Należy bezwzględnie pamiętać, że ludzie niechętnie pracują za darmo, a w przemyślu na 100%. Ja cytuję, rzecz jasna, to nie jest nasza diagnoza sytuacji, to pan Tomasz Zaleszczyk pisze do pana marszałka Kuchcińskiego. Dlatego należy wytypować kilkanaście osób, tak zwanych żołnierzy. Skupmy się na tym słowie żołnierzy, to jest język mafijny, szanowni państwo, którym jeżeli pracy nie mają, ową pracę PiS załatwi. PiS załatwi pracę. No my o tym wiemy nie od dzisiaj, że partie polityczne w Polsce to są w praktyce centralne biura pośrednictwa pracy. To jest zintegrowany system dostępu do koryta. To jest system paśników dla cwaniaków. Ale mimo, że o tym wiemy, no to ma swoją wartość niewątpliwą to, że czytamy o tym w wewnętrznym dokumencie partyjnym. Kontynuuję cytat. Te kilkanaście osób powinno znaleźć zatrudnienie na tak zwane polecenie z góry dla funkcyjnych, bez dyskusji, pod groźbą wycofania poparcia dla opornych. To nie jest żaden problem, stwierdza zgodnie ze swoją znajomością stanu rzeczy pan Tomasz Zaleszczyk. Jeśli zwiążemy tych ludzi z PiS-em finansowo, także ideologicznie, a oni będą wiedzieć, że lenistwo czy zdrada będzie równa zwolnieniu, to będą pracować. No i teraz cofnijmy się tych parę slajdów do tyłu. Na co będą pracować? Będą pracować na dyskredytację Bakuna i Konfederacji. Prezydent Bakun jest mi ani bratem, ani swatem, ale właśnie Konfederacja jest tutaj wywołana do tablicy i chcielibyśmy wiedzieć, szanowni państwo, czy rzeczywiście w Przemyślu już rozdano posady, jak wynika z kontekstu fikcyjne posady, ponieważ ci, którzy pobierają pensje, mają w istocie ciężko pracować na zniszczenie przeciwnika politycznego. To jest między innymi nas. Pan profesor Zapałowski wspomniał tutaj o doniesieniach prasowych sprzed zaledwie paru tygodni. Ja państwu przypomnę, najwyższy czas, panowie redaktorzy Szymowski i Piński, ich doniesienia o inwigilacji posłów Konfederacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W publikacjach najwyższego czasu, w tweetach redaktora Pińskiego podawane nawet kryptonimy tych operacji, które miałyby być przeciwko nam prowadzone. Proszę nie traktować tego jako przejawu nadwrażliwości z naszej strony. My mamy powody, żeby się zastanawiać nad tym, czemu przypisać rozmaite sytuacje z naszego życia. No i jeżeli w Warszawie piszą o inwigilacji, a w Przemyślu piszą o dyskredytacji, to czy jedno ma związek z drugim? No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, ta katolicka nauka społeczna. Szanowni państwo, jesteście wy tutaj w Przemyślu znacznie lepiej zorientowani w tej sprawie, ale wiecie, że przecież pewne odwrócenie sojuszy, do którego doszło w Radzie Miejskiej Przemyśla, ma tło, jak się to mówi grzecznie, obyczajowe, że została rozbita rodzina i na tym tle nagle Prawo i Sprawiedliwość korzystnie dla siebie mogło skorygować bilans sił politycznych w Przemyskiej Radzie Miejskiej. A zatem zaiste diagnoza pana Zaleszczyka, prowadzenie polityki w oparciu o katolicką naukę społeczną Kościoła w tym przypadku nie zadziała. Ta diagnoza zdaje się mieć mocne pokrycie w rzeczywistości. Szanowni państwo, jeżeli ktoś uważa, że to są tylko zapiski, jak pan Tomasz Zaleszczyk w tej chwili to tłumaczy, to się myli, ponieważ od momentu powstania tego dokumentu do dzisiaj widzimy właśnie efekty tych działań.
efekty prób dyskredytacji, siania zamętu w Radzie, braku jakiegoś próby porozumienia z pozostałymi radnymi, właśnie odwrócenie sojuszy, bo pani radna Różycka, która była w naszym klubie i z naszej listy została radną, proszę państwa, ponieważ ja o tym mówię wprost, ponieważ dotyczy to spraw publicznych, a nie prywatnych, po romansie z panem przewodniczącym klubu PiS, właśnie tym jednym głosem odwróciła układ w Przemyślu. Pan Kamiński został przewodniczącym rady, jego zastępcą został radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a pani Monika Różycka została przewodniczącą Komisji Kultury. Proszę państwa, jeżeli mówimy o tym fragmencie instrumentalnego traktowania katolickiej nauki społecznej w Przemyślu, dla mnie jest to szokujące, bo nie dopuszczam myśli, że przynajmniej w fazie początkowej operacja w stosunku do pani Moniki Różyckiej mogła być częścią tego planu. Ja sobie tego po prostu nie dopuszczam w ogóle do siebie, że ktoś mógł takie działania podjąć, ponieważ w tym dokumencie jest bardzo wyraźnie zapisane. Musimy bezwzględnie związać PiS. Czytam. Ważne jest porozumienie z Regią Civitas, SLD i Różycką. Takie, żebyśmy mieli pewność, że nikt nie zdezerteruje. Proszę państwa, to jest wszystko, są cytaty z tego dokumentu. Ja jestem przerażony treścią, bo cały czas mówię, to dotyczy jednym z najważniejszych polityków w Przemyślu i w regionie. Dlatego też, proszę państwa, trzeba na to wskazywać, że ten układ to nie jest układ ideowy, jak tutaj wspomniano, jest to układ interesów. Proszę państwa, od początku kadencji prezydent Bakun, nie wskutek zwolnień, tylko wskutek przechodzenia ludzi na emerytury, zmniejszył zatrudnienie o ponad 60 etatów i nie zatrudniał na to miejsce swoich żołnierzy. A w tym dokumencie mówimy, że trzeba zatrudniać żołnierzy, czyli niemerytorycznych ludzi, czyli osoby, które na koszt państwa polskiego mają prowadzić działalność polityczną. To jest, proszę państwa, dla mnie szokujące. Tak jest. Należy załatwić pracę na polecenie z góry dla funkcyjnych, bez dyskusji, pod groźbą wycofania poparcia dla opornych. Nie przypadkiem, szanowni państwo, w czasie naszej konferencji prasowej w piątek w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pan poseł poprzedniej kadencji, mam nadzieję, że i przyszłej, Jacek Wilk powiedział jako prawnik: wczytując się w ten dokument, analizując poszczególne zapisy i słowa, trzeba ocenić, że jest w nim wystarczająco dużo przesłanek, aby stwierdzić, że mamy do czynienia z ni mniej, ni więcej, tylko z przygotowaniem do utworzenia zorganizowanej grupy przestępczej. Mówi pan mecenas Jacek Wilk na konferencji w sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. I powtarza, przygotowania do utworzenia zorganizowanej grupy przestępczej, której celem jest najwyraźniej obalenie w tym przypadku funkcjonariusza publicznego w osobie prezydenta miasta. W tym dokumencie czytamy przecież, że nie tylko katolicka nauka społeczna nie może mieć zastosowania, ale że i referendum to nie jest procedura, która by gwarantowała sukces polityczny. Szanowni państwo, bardzo prosimy, niech ta sprawa, afera Podkarpacka 2.0, nie będzie kolejną sprawą zamiecioną pod dywan na szczeblu centralnym i na scenie lokalnej. Na szczeblu centralnym to jest sprawdzian. Sprawdzian nie tylko dla centrali partyjnej Prawa i Sprawiedliwości,
która powinna była już dawno, bo przecież ten dokument nosi datę grudniową ubiegłego roku. Centrala PiS powinna była już dawno pożegnać się i z panem Tomaszem Zaleszczykiem, i z panem marszałkiem Kuchcińskim. Dzisiaj powinny być z tego wyciągnięte bardzo konkretne wnioski. Ale to jest sprawdzian również dla służb państwowych, dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Będziemy o to pytać. Będziemy o to pytać w trybie, który przysługuje posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo przecież niemożliwe, żeby miało gorsze i spóźnione względem nas źródła informacji, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne pracuje nad tą sprawą. Wizja zatrudniania żołnierzy po to, żeby niszczyli przeciwnika politycznego i byli za to wynagradzani, pobierając honoraria z tytułu fikcyjnego de facto zatrudnienia na polecenie PiS-u, no to jest wizja, która, szanowni państwo, z całą pewnością nie godzi się, no chociażby z szyldem tej organizacji Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni państwo, Przemyśl, można powiedzieć, jest dzisiaj Termopilami samorządności w Polsce. Te działania poprzez upublicznienie tych faktów są związane z tym, że nie chcemy, żeby Przemyśl stał się drugą Sycylią. Tutaj nie może być sytuacji, w której grupa ludzi planuje, realizuje i w zamierzeniu może czerpać efekty z działań, które nie mają nic wspólnego z prawem i zasadami demokratycznymi. Ja mam taki jeszcze osobisty do tego stosunek, ponieważ 30 parę lat temu właśnie walczyłem, żebyśmy już nie mieli nigdy z tym do czynienia. Za to prezydent Lech Kaczyński odznaczył mnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a obecny prezydent odznaczył mnie Krzyżem Wolności i Solidarności. I po 30 latach nigdy nie przyszło mi do głowy, że ponownie będę musiał się publicznie domagać o rzeczy, które wydaje się już dawno zamknęliśmy za drzwiami historii. Poproszę kolegów, jeszcze na moment rzućmy okiem na slajd numer 6. Niektórych kwestii, cytuję, nie przeskoczymy, a wiek i obycie techniczne niektórych naszych członków są przeszkodą samą w sobie. Tu się zgadzam. Takie osoby można by jakoś inaczej wykorzystać, radzi marszałkowi Kuchcińskiemu na jego polecenie. Radzi pan Zaleszczyk, można by takie osoby jakoś inaczej wykorzystać, uwaga, może w środowiskach kościelnych, parafialnych, nie mam tutaj wiedzy. I rzuciwszy okiem na ten slajd, przeskoczmy do poprzedniego. Prowadzenie polityki w oparciu o katolicką naukę społeczną Kościoła w tym przypadku nie zadziała. No, widzimy, że to jest intencja działań systemowych, zorganizowanych działań korupcyjnych, w szerokim rozumieniu tego słowa, działań korupcyjnych, także, a może przede wszystkim w środowiskach katolickich. I w związku z tym to jest pytanie nie tylko do władz świeckich, ale także do władz duchownych tutejszej archidiecezji. Czy pozwolą sobie na to, żeby na ich terenie grasowali, to będzie odpowiednie słowo, tak, żeby grasowali na tym terenie tacy rozbójnicy, którzy życie polskie publiczne chcą i
w gospodarce, bo mowa o firmach, i w polityce, bo mowa o partiach, i w życiu religijnym, bo mowa o parafiach, którzy chcą przemienić w jeden wielki, zintegrowany system dostępu do koryta. Będziemy te pytania zadawać na drodze oficjalnej, ale szanowni państwo, nie łudźmy się. Jeśli wy, przedstawiciele opinii publicznej, nie podejmiecie tego tematu, to Konfederacja, nasze skromne koło poselskie w Sejmie Rzeczypospolitej 9 kadencji, tej sprawy nie załatwi. My możemy tylko i aż pytać, my możemy tylko i aż alarmować, ale wyłącznie wasze konsekwentne dochodzenie prawdy w tej sprawie może doprowadzić do oczyszczenia życia publicznego w Przemyślu i na całym pięknym Podkarpaciu. To jest, myślę, smutny, groteskowy i straszny i śmieszny kontekst sytuacyjny, że o tej aferze podkarpackiej 2.0 mówimy w dniach, w których w kinach w całym kraju Podkarpacie jest w sposób chyba nie przez wszystkich pożądany, popularyzowane w jednym z filmów fabularnych, osnutych na faktach, które nazywaliśmy i mogę to nieskromnie zauważyć, my, konfederaci, pierwsi jeszcze w minionym roku nazywaliśmy aferą podkarpacką, wtedy nie przypuszczając, że będzie to serial z panem marszałkiem Kuchcińskim w roli głównej. Przed rokiem, jeszcze za życia, świeć panie nad jego duszą, cygana Kosteckiego, pytałem w czasie pierwszej ubiegłorocznej kampanii wyborczej w tym regionie, pytałem o te sprawy. Nie doczekałem się odpowiedzi. Odpowiedzią ze strony czynników oficjalnych było oczywiście głuche milczenie. Wszyscy tutaj idą w zaparte. Ale szanowni państwo, życie polityczne, jeśli będzie tak skorumpowane, że będzie co rok dostarczać materiału do jakiegoś filmu czy serialu tragikomicznego, takie życie publiczne stanie się, szanowni państwo, źródłem nieszczęścia nas wszystkich, Polaków na Podkarpaciu. Dlatego, że władza skorumpowana nie może zapewniać skutecznie bezpieczeństwa, nie może gwarantować pokoju na scenie wewnętrznej i nie będzie skuteczna w zapewnianiu pokoju na scenie międzynarodowej, bo jeśli my wiemy o tych rzeczach, a pewnie jest to jakiś wierzchołek góry lodowej, no to wyobraźcie sobie państwo, co wiedzą o tych sprawach funkcjonariusze służb jawnych, tajnych, państw sąsiednich. Czy zatem materiał, który tutaj zaledwie sygnalizuje pewną problematykę, czy to nie jest materiał, który dla państw sąsiednich i ich służb i organów już od dawna stanowić może przedmiot nacisku na polską elitę polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem osoby pana marszałka Kuchcińskiego. Jeśli macie państwo pytania, właśnie, jeśli się one nasuwają, to jest moment, w którym postaramy się odpowiedzieć. Ja może odpowiem. Pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o grafologa, to można się zgłosić do radnych, ale grafolog tu nie jest potrzebny, ponieważ w swoim oświadczeniu pan Tomasz Zaleszczyk przyznał się do autorstwa tego tekstu w pierwszym jego oświadczeniu, więc już opinii grafologicznej, którą czytałem, po prostu już nie publikujemy, bo to już kompletnie nie ma sensu.
Proszę zwrócić uwagę, że tłumaczenie, że... Proszę? Ona jest dostępna. Proszę zgłosić... Proszę? Proszę się zgłosić do radnych po konferencji, po prostu udostępnimy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, tłumaczenie się, że to są prywatne zapiski. Proszę mi powiedzieć, kto pisze do kogoś i podpisuje się pod prywatnymi zapiskami w formie listu. Po prostu tutaj już no, infantylność tłumaczenia jest porażająca. Proszę Państwa, przede wszystkim tak jak powiedziałem, o prawdziwości tego dokumentu świadczy to, że w ciągu roku realizowano punkt po punkcie, który tam nakreślono. To jest najistotniejsze, po prostu wdrożenie tez, celów zawartych w tym dokumencie w życie. No myślę, ja myślę, że tak, chociaż nie ja, to byłem organizatorem, że tak powiem, skierowania do grafologa, ale po prostu współfinansowałem to, po prostu oddałem koledze część pieniędzy za opinię grafologiczną i myślę, że to udostępni. Tylko jeszcze raz mówię, w momencie przyznania się publicznego w formie oświadczenia na Facebooku do tego, że to jest jego, to jest już opinia grafologiczna jest już po prostu nieistotna. Szanowny panie redaktorze, myślę, że to są wszystko bardzo ciekawe tropy. Mam nadzieję, że podąży nimi administracja nie tylko partyjna. Mam nadzieję, że organa państwa polskiego uznają, że to jest sprawa, którą trzeba badać i będę bardzo ciekaw efektów tych badań, ale myślę, że byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy wyciągając na pierwszy plan skrupulanctwo proceduralne, gdybyśmy zawiesili z tego powodu na kołku rozmowę o tym, co jest zawartością tego pisma. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się wmówić opinii publicznej, że to właśnie jest fabrykat i jacyś źli ludzie dobrego pana Zaleszczyka z jeszcze lepszym marszałkiem Kuchcińskim usiłują tutaj oczernić, no to ja myślę, że naszą dzisiejszą konferencją dajemy właśnie przede wszystkim wyżej wymienionym świetną okazję do tego, żeby się oczyścili. Prawda? Proszę bardzo. Ja myślę, że ta konferencja i następne, które będą, są publicznym zawiadomieniem organów państwa o możliwości popełnienia przestępstwa, czy też próby organizacji grupy do popełnienia przestępstwa. Trudno mi tutaj się odnieść do tego, bo nie chodzi o to, żeby bawić się prokuratury,
tylko tak jak pan poseł tu powiedział, od tego są w Polsce służby specjalne, żeby dbać o prawo i chronić zasady konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. A przecież autor podobno związany jakimiś więzami, także niepolitycznymi, z panem marszałkiem Kuchcińskim, tytułuje go właśnie marszałkiem. Pisze doń, panie marszałku, nie pisze kochany Marku, droga Penelopo, pisze szanowny panie marszałku, zgodnie z poleceniem. Tak. W dalszej części pisma, owszem, przechodzi na ty z panem marszałkiem Kuchcińskim, ale nagłówek znamionuje intencje komunikowania się z, uwaga, ośrodkiem władzy w Polsce. Ja wiem oczywiście, że to jest pewna tytulatura, że od kiedy wiatr historii wywiał pana Marka Kuchcińskiego z prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, no to już formalnie magia tego tytułu nie działa, ale przecież działa ona nieformalnie i o tym tutaj mówimy. I może do tego bym sprowadził w ogóle całą problematykę, zagadnienie, kwestię. Czy w polskim życiu mają decydować układy nieformalne, czy też formalne? Czy stawiamy na jawność w polskim życiu publicznym, czy też zasłaniając się tajemnicą rzekomo prywatnej korespondencji, będziemy tolerowali rozkwit zależności nieformalnych, w których żołnierze werbowani za wikt i opierunek zapewniany przez centralę partyjną będą niszczyć i dyskredytować przeciwnika politycznego. My stawiamy na jawność. Wzywamy też innych do tego, żeby działać jawnie. Są oczywiście także i w Polsce, mam nadzieję, ciągle jeszcze są służby, które działają w sposób dyskretny i niejawny, ale my, politycy, powinniśmy działać publicznie z podniesioną przyłbicą. Proszę, ostatnie pytanie. Jacek Legita, Telewizja Obywatelska, Wideokom. Mam następujące pytanie. Trzy zdania podsumowania. Wsłuchując się w treści przekazane dzisiaj przez pana posła i przez pana profesora, odniosłem wrażenie, że dokument, który został sporządzony, jego metodyka sporządzenia odpowiada działaniom byłej służby bezpieczeństwa. I teraz mam pytanie, czy posiadacie panowie informacje, czy może te osoby, które występują w tym dokumencie, w jakiś sposób były powiązane w przeszłości ze służbą bezpieczeństwa, aby się wzorować przy opracowywaniu tego dokumentu? Osobiście nie mam takich informacji. Autorem jest bardzo młody człowiek, więc trudno mi posądzać o jakiekolwiek związki ze służbą bezpieczeństwa, ale na pewno ten dokument jest w formie instrukcji operacyjnej, która charakteryzuje się dla przeprowadzania określonych operacji, a w tym przypadku operacji politycznej mającej na celu siłowe przejęcie władzy w Przemyślu, jak zapisano w tym dokumencie. Nie mam takiej wiedzy. Mam wprawdzie wiedzę zapośredniczoną na temat, jakby to powiedzieć, może nie patronatu, ale pewnej kurateli roztoczonej nad jednym z występujących w tym dokumencie polityków w jego wczesnym, żeby nie powiedzieć młodzieńczym życiu, może nawet jeszcze przedpolitycznym życiu, jeszcze za czasów starego reżimu, ale nie chciałbym zwekslować tej dzisiejszej konferencji na zupełnie inne wątki. Nie chciałbym zmieniać nagle tematu, może i na tamte tematy przyjdzie pora. Pytanie pana redaktora o ten czas, który upłynął. No jeżeli publicznie stwierdzono, że ten materiał wypłynął już szereg miesięcy temu, no to najlepszy
dowód dla państwa, że dopóki nie uderzymy w stół, to nożyce się nie odezwą. Dzisiejsza konferencja z naszego punktu widzenia była zupełnie nieodzownym aktem upublicznienia tej sprawy, ponieważ bez konferencji Koła Konfederacji w Sejmie w ubiegły piątek i bez dzisiejszej konferencji z udziałem w liczbie mnogiej, mogę powiedzieć, radnych i polityków reprezentujących Radę Miejską Przemyśla i Konfederację, bez tych aktów myślę, że dalej sprawa mogłaby się snuć gdzieś tam na forach internetowych, dalej mogłaby być przedmiotem jakichś uwag, a może nawet wojenki, ale wojenki na grupach facebookowych. A nam chodzi o to, żeby polskie życie publiczne działało w sposób jawny, żeby układy nieformalne nie krystalizowały się, na dodatek jeszcze być może za nasze pieniądze. Dziękujemy. Pan Tomasz Buczek, szef struktur Ruchu Narodowego na Podkarpaciu. Ja chciałem tylko ze swojej strony wyrazić pełne poparcie dla działań pana profesora Zapałowskiego, który, jak czytamy w dokumencie, jest identyfikowany z Konfederacją, mimo że pod logiem konfederacyjnym nie występuje w Radzie Miasta Przemyśla. I chciałem wyrazić swoje stanowisko jako przedstawiciela Ruchu Narodowego na temat tego dokumentu wyprodukowanego. Jest to dokument skandaliczny, ukazujący najgorszy obraz polityki, jaki można uprawiać, czy to lokalnie, czy na wyższym szczeblu. I jest to zła tendencja, jeżeli takie sytuacje są standardem w działaniach partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze o słów kilka poprosiłbym kolegę Marcina Kowalskiego, lokalnego działacza Ruchu Narodowego. Szanowni Państwo, przede wszystkim prezesa Młodzieży Polskiej na Podkarpaciu. Jedna rzecz w tym dokumencie jest dla mnie najbardziej zatrważająca. Tam nie ma pół słowa cienia, zająknięcia się, chęci, żeby cokolwiek, jakkolwiek pomyśleć o dobru miasta. Jest pomysł tego, jak mamy zdobyć władzę, ale władzę dla władzy, a nie władzę tutaj lokalną, samorządową, po to, żeby poprawiać jakość życia mieszkańców miasta, aby wyciągać je z zapaści, bo kolejni ludzie, moi koledzy, kolejni do dzisiaj jeszcze wyjeżdżają z niego za granicę. Rada Miasta stała się cyrkiem, w którym trwa naparzanka, próba, tak jak czytam w dokumencie, dyskredytacji no ludzi, którym przecież mieszkańcy miasta powierzyli zadanie kierowania nim przez najbliższe lata. Centralnie słyszymy, że ukuto zostało takie pojęcie totalna opozycja, która nie daje pracować, totalna opozycja, która nie potrafi uszanować woli mieszkańców, woli Polaków, którzy powierzyli PiS-owi sprawowanie władzy przez najbliższe lata. Tutaj na forum miasta mamy sytuację dokładnie odwrotną, gdzie radni PiS-u razem ze współpracującymi z nimi radnymi Regia Civitas i SLD, czyli egzotyczna koalicja, są absolutnie totalną opozycją, której jedynym celem, jak czytamy w dokumencie, jest przejęcie władzy i niestety nie wahają się tutaj używać wszelkich możliwych sposobów. A jako katolika, osobę wierzącą, bardzo mnie oburza też to, że partia, która przecież ma na sztandarach tradycyjne wartości, ma wartości katolickie, ewidentnie wskazuje instrumentalne wykorzystywanie katolickiej nauki społecznej. Na to godzić po prostu się nie można. Tą hipokryzję trzeba pokazywać, trzeba ją obnażać i dobrze, że to się dzieje. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Życzymy wszystkiego dobrego państwu w dziele oczyszczania polskiego życia publicznego z tych mętów i brudów. Konfederacja, wolność i niepodległość.